Projekt zaczął się z inicjatywy Magdy Sobocińskiej, która pracuje tutaj w Bursie. I ona zaprosiła nas do tego projektu. Projekt jest współorganizowany przez mieszkańców, przez młodzież z Bursy, który to była ich inicjatywa razem z Magdą. I tak, i zaprosili nas i zdecydowaliśmy wspólnie razem z Magdą, że projekt będzie odnosił się do miejsca, do kontekstu, w którym malujemy. Czyli do szkoły mechanicznej, stąd też inspiracje związane z tym miejscem i z kolorami, które też możemy widzieć w okolicy, w miejscu, w którym się znajdujemy. Zdecydowaliśmy się, że projekt będzie wyglądał w ten sposób, że na koniec, bo już mamy prawie już skończyliśmy, zostawimy dolną część, którą podzielimy na mniejsze kwadraty, mniejsze partie, które będą wypełnione przez mieszkańców i mieszkanki Bursy. Duet nazywa się Moc i Diogo zaczął go, ja nie wiem, jak nie skłamię, z 20 lat temu. A ja dołączyłam około 7-6 lat. Emocje, które towarzyszą nam, to jest swoboda i wolność, bo cieszymy się, że mogliśmy zrobić projekt, który jest nasz i myślę, że to są te emocje. Ja się bardzo cieszę, że mogę w swoim mieście malować. To jest nasza druga ściana tutaj. Our work it's mostly inspired by abstract forms. We like to work with the imaginary aspect of things. And the construction of reality somehow. Life is very abstract, so we like to put that into our work always. But also trying to play with the urban landscape. So we try to respect the colors of the place also somehow, bringing a bit of our interpretation, of course, and playing with our composition. And so the work is always free of interpretation for the viewer. We don't like to impose a kind of immediate interpretation or a message. We like exactly to play with the creativity of everyone. It's a place that it's good to bring some sort of artistic expression for the youth, and we are very happy to be invited for this, of course, and to be free also to do our work in a not limited way. And we kind of like the place because it's in the city, but at the same time is not completely exposed to the public. People that they want to see it, they need to come to see it. They are not obliged to view it every day. So our intention is always to provoke some sort of also creativity in others, to bring others to an imaginary world and to question reality in a more creative way. So that's a bit of our work.